część naszych pacjentów stanowią dzieci, również te całkiem małe, a one przychodząc na badanie bardzo się stresują. Zamysł stworzenia takiej pracowni przyjaznej dla dzieci ma służyć przede wszystkim temu, żeby jak najmniej stresowały się podczas pobytu tutaj, podczas całego badania, żeby czuły się jak w takiej bajkowej krainie. Fundacja podjęła takie nietypowe wyzwanie, czyli stworzenie projektu artystycznego, projektu murali we wnętrzach. No i akurat tutaj mamy przykład tego typu projektu. Miejsce dość specyficzne i trudne do pracy, ze względu na to, że to jest miejsce, w którym badania ciągle trwają, gdzie właśnie przychodzi masa pacjentów. No i właśnie w tym nietypowym miejscu zdecydowałem się zrealizować projekt, który też dla mnie był takim artystycznym wyzwaniem. Powód, dla którego czasem lubię działać w przestrzeni, to jest to, kim są ludzie, którzy tą sztukę oglądają, jakie mają zainteresowania, jakie mają zapotrzebowania i właśnie, jakie są na przykład dzieci tak naprawdę. Jesteśmy dorośli, dziećmi byliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. No i czy jesteśmy w stanie stworzyć coś, co będzie, co uniknie, czy uda się stworzyć projekt, który uniknie takiego banału, w którym uniknie się banału, a zarazem to tych dzieci trafi. Ja też byłem dzieckiem, do tej pory mi zostało, że stresuję się przed jakimkolwiek badaniem medycznym i chcieliśmy zrobić coś dla dzieci. Przy okazji właśnie festiwalu Art of Street Art Festival organizowanego przez Fundację Urban Fonds i Urząd Miasta Łodzi nawiązaliśmy współpracę i to rozwiązanie, które zaproponowała Fundacja, okazało się po prostu bajeczne. Zresztą sami zaczęliśmy używać nazwy Magiczna Kraina i dzięki temu liczymy, że młodzi pacjenci, którzy tutaj przyjdą, to zmniejszy się ich poziom stresu, a raczej odwróci ich uwagę w ogóle całkowicie od badania.